Dobra, ziomeczki. Wrzucałem na YouTube'a kolejny odcinek Gramy, nie śpimy z datą 22 stycznia. Niestety mieliśmy usterkę techniczną spowodowaną przez to małe coś w telefonie, czy przez kamerę. Jednakże ja się nie poddam. Nie poddamy się tak, jak się nie poddaje ten kabel tutaj wpięty do prądu. Nie poddaje się, cały czas ciśnie prąd, tak samo my się nie poddamy. No nic, gramy, nie śpimy. Zostawmy wszystkie tablety, wszystkie komórki, różne takie rzeczy elektroniczne, tak samo komputery, laptopy, i spróbujmy teraz sobie coś poćwiczyć. Tak, to jest bardzo mądra opcja. Co prawda jest 20:23, więc niektórzy pewnie już poszli spać, ale ci, którzy nie poszli spać, oczywiście żartuję, nie? Dla wszystkich, którzy nie poszli spać, to bardzo serdecznie zachęcam do zagrania czegoś, jakiegoś ćwiczonka, no chociażby jakąś pentatonikę w różnych tonacjach sobie możemy przećwiczyć, prawda? Pierwszą pozycję pentatoniki, czyli tam na pewno kojarzycie tonacja A, prawda? Piąty, ósmy próg na najgrubszej strunie, 5-8 na najgrubszej, na piątej strunie 5-7, 5-7 na czwartej, 5-7 na trzeciej i 5-8, 5-8 na dwóch najcieńszych, i sobie to możemy przećwiczyć bardzo sprytnie i bardzo łatwo w różnych tonacjach. Na pewno tam w jakichś filmikach mówiłem, albo wy już też już sobie sam ten temat obadaliście, prawda? Przesuwamy się po prostu po różnych progach. Możemy sobie zacząć, możemy sobie skakać na przykład o tercję małą, czyli o raz, dwa, trzy pół tony do góry. Czyli na przykład najpierw tonacja A, później tonacja C. No, mamy. Obudziła się koleżanka, to jest szczur rokdejowy, ma na imię Didi, to jest ona. No i tutaj właśnie troszkę się kręci, ale dobra, czyli przesuwamy się o 3,5 tony do góry, prawda, w tej pentatonice. No później co mamy? Jak mamy C, to mamy później cis, D, dis, prawda, później będzie dis mol, prawda, od dis mamy później co? E, F, fis, mol i tak dalej, przesuwamy się. Zresztą no, możecie jeździć jak chcecie, to była tylko propozycja. W każdym razie gramy, nie śpimy, kurruca fuks. Tam jeden z gości, bodajże Darek, tak? Jeśli dobrze tam popatrzyłem, bo na szybko patrzyłem, nawet podał fotkę gitary basowej, która leżała na laptopie, gdzie był włączony jakiś program do nagrywania. No to było zarąbiste, tak? Na pewno coś tam fajnego śmigasz. Możesz się pochwalić, co tam śmigasz, prawda? Co tam grasz nowego. No i Paweł Eś, właśnie bardzo prosiłeś, żebym zrobił kolejny odcinek Gramy, nie śpimy, bo wiem, że trzeba cię motywować, trzeba cię ciągnąć za mordę, cię trzeba ciągnąć, prawda, do tego, żebyś ćwiczył, nie? Ale dam radę, Paweł, nie bój się, po prostu damy radę. Dobra, tym optymistycznym akcentem, że damy radę, kończę ten odcinek. Także trzymajcie się, grajcie, nie śpijcie. Jutro też jest dzień, jutro też można popatrzeć coś na komórce, ale na razie poćwiczę sobie coś na gitarkach, na basach. Papatki.